Mamy wiosnę, piękną pogodę i coraz więcej czasu spędzamy na wolnym powietrzu. Dziś zastanawiamy się znowu, dlaczego hasło odnowa tak przylgnęło do miejskich inwestycji. Obok mnie miejsce, gdzie powinna być huśtawka, huśtawka, na której dzieci bawią się podczas dobrej pogody. Niestety jej znów nie ma, ale my przyglądnimy się jeszcze innej ciekawej rzeczy. Proszę Państwa, pod tą huśtawką naprawiana nawierzchnia. Jedna łatka, na drugiej łatce, na tym trzecia łatka i jak mówią mieszkańcy, no stan jest taki, że wymaga kolejnej naprawy. Czy znowu będzie podobnie jak z placem wodnym, że będzie ładna pogoda, ludzie zaczną tu przychodzić, a wtedy zacznie się remont i naprawianie od nowa tego placu zabaw? Zadaliśmy dziś pytania MZNK, kiedy powrócą funkcjonalności tego placu dla dzieci, no i czy planowany jest remont tego placu od nowa? Bo jak widać, i brak huśtawek, braki w podłożu oraz nieczynne atrakcje, no powodują, że to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc, czyli jaworznickie planty, no pokazują się zupełnie ze złej strony. Nie muszę wspominać o tym, że za nami jest plac wodny, który też wymaga gruntownej naprawy, a zaraz obok zdewastowana makieta szybu.